Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Kokolino, a w dzisiejszym odcinku nie będzie to zbyt fajna ani radosna informacja, gdyż no taka mała cząstka naszego dzieciństwa zostanie właśnie zabrana przez Rockstar, więc możecie tak zostawić suba, łapkę w górę, jakiś, nie wiem, komentarz do zasięgu, możecie też zostawić mi na serio, serio mega miło. Dobra, ale nieważne, wchodzicie też na Nebel, link macie w opisie. Nie mam zamiaru na jakiś dłuższy wstęp, gdyż jeżeli ta informacja okaże się jednak taka no wiarygodna, to mamy trochę no, smutne dzieciństwo. Ogólnie stare za lekkie szumy w mikrofonie, bo jakbyście słyszeli mocniej myszkę, ale taki mam trochę mały remoncik, więc takie no wiecie. Dobra, nieważne. Taka mała informacja dla Was. Uwaga, wersje GTA Online na PlayStation 3 oraz Xbox 360 zostaną wyłączone 16 grudzień 2021 rok. Tak, chcą nam wyłączyć GTA Online na starszych generacjach platform typu PlayStation 3 oraz Xbox 360. Niestety GTA zostanie tam stracone, wyłączone. Oraz kolejna notka. Wciąż wspieramy i aktualizujemy wersję Grand Theft Auto Online na PlayStation 4, 5, Xbox One i PC. No niestety, ale chcą nam wyłączyć. Było już dużo takich informacji, ale ta informacja jest chyba taka totalnie pewniakowa. Naprawdę było sporo informacji o wyłączeniu GTA Online na starych platformach. Większość było fejkowych, ale mi się wydaje, że ta właśnie będzie taka oficjalna, gdyż no, jest to bardziej oficjalny post. Dobra, nieważne. Śledzenie statystyk na stronie trybu. Dobra, kolejna notka jak coś. Coś tam. Dobra. Należy pamiętać, że zmiany dotyczą wyłącznie wersji GTA Online na PS3 i Xbox 360 oraz nie wpłyną na postępy i dostęp do trybu popularnego Grand Theft Auto 5. Kropka. Tak, ta notka ma jakoś mało nam dała. Kolejna notka. Już chyba ostatnia. Śledzenie statystyk na stronie trybów wieloosobowego i rankingów dla Max Pine 3, L.A. Norie na PS3 i Xbox 360. Nie wiem, co to w ogóle znaczy i co to za notka, ale spoko. Wszystkie te zmiany nie wpłyną na postępy ani dostęp do trybu fabularnego na tych grach na obu platformach. Czyli możemy dalej sobie grać w fabułę, nic się to nie zmienia, fajnie, możemy dalej sobie śmigać. Czekajcie. Dobra, nie wiem, który to jest ten. Nie wiem, chciałem wam teraz pokazać te wszystkie trzy postacie, ale nie wiem, jaki to jest przycisk na tym. Ten? Nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Dobra. Ostatnia notka. Przedostatnia. Wszystkie te zmiany to już czytałem. Chciałem podziękować społeczności GTA Online za nieustanne wsparcie i może się doczekać, aż wyruszycie z nami w kolejną podróż przez Los Santos na nowych platformach. Po pierwsze, trochę lipa, no bo jednak, kurna, moja pierwsza giera GTA Online to było na PS3, więc trochę taka lipa. To jest tak, jakby zabrało połowę dzieciństwa. Napiszcie w komentarzu jakieś, napiszcie znicz. Wszyscy widzowie piszą znicza na stare GTA, na platformy. 16 grudzień, data jakby ostateczna, zobaczymy, czy tę datę wyłączą, czy nie wyłączą, bo notek już było naprawdę bardzo, ale to bardzo sporo o jakby zatracie starych platform typu PS3 i Xbox 360, już dawno będą wyłączone, ale jeszcze nie zostaje wyłączone, może to będzie ostateczna notka. Każdy teraz o nowej aktualizacji nagrywa i każdy o nowych aktualizacjach marzy, a tu tak naprawdę zabierają nam połowę dzieciństwa, trochę lipa. Może starsi widzowie, jeżeli są tutaj starsi widzowie, to oni docenią to i zobaczą, kurna, jaka to jest wielka strata, co tu się tak naprawdę stanie. No bo jednak, nie oszukujmy się widzowie, PS3 to tak naprawdę większa ilość osób grało, no tak, niestety. Ale to już było na tyle w tym odcinku, wszyscy możecie napisać znicz w komentarzach, na pewno będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. No bo to jest jednak taki bardzo smutny odcinek, taki ostateczny odcinek, więc trzymajcie się i cześć, możecie wyrazić swoje zdanie oczywiście. 16 grudzień 2021 roku wyłączą GTA Online na starszych generacjach platform, czyli PS3 oraz Xbox 360. Naprawdę bardzo słaba informacja, ja już się do niej żegnam, trzymajcie się i cześć, czekam na wasze komentarze.